wrogiem polskich wędkarzy jest, uwaga, Polski Związek Wędkarski. Cóż za ironia. Dzisiejszy odcinek nieprzypadkowo nagrywamy na wysypisku śmieci, bo zarządzane przez PZW polskie łowiska to też często wysypiska śmieci, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o upadek PZW. Padła kiedyś komuna, padnie i PZW. Były kiedyś wojny ludów, były kiedyś powstania. Wtedy ludzie przelewali krew za jakąś tam ideę, za wolność. Dzisiaj to prawda, krwi nie przelewamy, ale walczymy też o jakąś ideę i też walczymy o jakąś tam wolność. No i ogólnie trzeba o tym rozmawiać, trzeba to nagłaśniać, nawet nie opłacając tej karty wędkarskiej, jeżeli mamy taką możliwość, trzeba o tym mówić, bo walczymy tutaj o jakąś ideę, nawet samymi słowami, nawet ja jako osoba znana w internecie, która ma jakieś tam zasięgi, muszę o tym mówić, aby jak najszybciej to padło. Nasz przypadek z PZW jest bardzo podobny do przypadku polskiego rządu, mianowicie korupcja, przekręty, układy, lewe faktury. Prawie to samo mamy w naszym rządzie, czyli akcja z respiratorami, akcja z wyborami, które się nie odbyły, akcje z jedzeniem ośmiorniczek za pieniądze podatników, akcje z węglem z Kolumbii, z Afryki, z Ameryki. Podobnie jest w rządzie i podobnie jest PZW, afera goni aferę. Osoby starsze w rządach, często te osoby po 50, nie nadążają za XXI wiekiem. Bo to może nie wszyscy, ale wiele takich osób tak ma. I teraz oficjalne info. Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, pani Beata Oleasz, ma otrzymać 73% podwyżki w ramach diet. Dla wiceprezesa diety wzrosną o 62%, dla członków prezydium o 38% i członków zarządu o 73%. W stosunku do rządów pana Teodora Rudnika. No i z tego, co oficjalnie możemy wyczytać, łącznie pani Oleasz Beata otrzyma w 2023 roku ma uzyskiwać rocznie 120 tysięcy złotych wynikające z diet. No i ogólnie oni sobie z nas jaja robią. Ewidentnie musimy zwrócić uwagę na to, że te twardej 42. Szanowny kader, czy ładunki zostały podłożone? Tak jest, generale! Nie było zrobień, to i was nie będzie darmo zjady. Warszawy, czyli z zarządu głównego PZW, nie interesuje dobro wędkarzy, dobro polskich wód, o to, abyśmy mieli rybne wody, ich to nie interesuje. Tam tylko chodzi o to, aby się nachapać, aby tego hajsu jak najwięcej nachapać z naszych składek między innymi. Mają swoje własne koło adoracji, swoich ludzi. Tak jak wspominałem wcześniej, Polski Związek Wędkarski przypomina polski rząd. To właśnie chodzi o to, aby się nachapać, nie interesuje ich dobro. Nasze dobro, dobro wędkarzy, dobro dla społeczeństwa. Chodzi tylko o to, by się nachapać. Lewe układy, lewe faktury. Między innymi kontrolne odłowy sieciowe nie są po to, aby sprawdzić, jaki jest rybostan wód w danych zbiornikach. Po to są niby rejestry wędkarzy, które sobie uzupełniamy. W kontrolnych odłowach, według mnie, sieciowych, chodzi o to, aby sobie nachapać się hajsem. O to, aby te ryby, które się odłowi, sprzedać, na tym zarobić. Puścić jakieś lewe faktury, sobie trochę pieniędzy do portfela przytulić. Więc ja jak najbardziej jestem przeciwny kontrolnym odłowom sieciowym, bo według mnie nie służą one niczemu dobremu. No i te kontrolne odłowy sieciowe to jest taka bajera dla nas. Jakąś wymówkę trzeba mieć, jakąś głupotę trzeba wpalnąć. I nas tym tą bajerą karmią. Najpierw weźmiemy się za okręg Biała Podlaska, który w sumie jest niedaleko mnie. Dużo o przekrętach z okręgu Biała Podlaska znajdziecie na kanale wędkarstwo.pl. No i trzeba też zwrócić uwagę, że ten okręg ma na koncie swoim bankowym 1 000 000 zł. Teraz patrzmy, jakie zarybienia zrobił okręg Biała Podlaska w 2020 roku. Oczywiście te zarybienia też są w większości na papierze, bo w rzeczywistości mogło być inaczej. Okręg Biała Podlaska, mając zbiorniki po kilkanaście hektarów, wpuścił, można powiedzieć, mniej ryb na zbiornik niż ja. Gdzie ja nawet na koncie nie miałem 250 tysięcy, czy tam 150 tysięcy, nawet nie miałem 1/4 czy 1/5 tego, co okręg Biała Podlaska. No i na przykład w 2020 roku na zbiorniku Kozioł, to jest to zbiornik, na którym złowiłem suma 130 cm, to było 6 lat temu, sandacze ładne mi tam wpadały po 60-70 cm, no i na ten zbiornik wpuszczono łącznie w 2020 roku 160 kg ryb. Karpia kroczka 30 kg, karasia 50 kg, lina kroczka 30 kg, szczupaka 40 kg, 5 kg, sumaj 5 kg jazia.
inne zbiorniki wcale nie lepiej się prezentują, bo na przykład zbiornik Terebela 1 wpuszczono lekko koło tam 300 kg ryb, no 300, 400, 80, 150, 40 i 40, więc no śmiech na sali. Ja sam jako osoba prywatna, gdzie nie operuję budżetem nawet w 1/4 takim jak okręg Biała Podlaska, potrafię zrobić lepsze zrybienie jednego zbiornika, o wiele mniejszego zbiornika niż PZW trzech swoich zbiorników po kilkanaście hektarów. Ogólnie wiele osób w naszej okolicy, w okręgu, między innymi Biała Podlaska, na tych zbiornikach, z których tabelkę widzieliście, na niektórych z tych zbiorników jest sum, zwykły sum europejski, no i jest narzekanie, że ryb jest mało, bo sum wybrał. Sum wszystkiemu jest winien. I to wina suma, że jest mało ryb. Nie, według mnie to jest gówno, prawda? Suma aż takiej szkodliwości nie robi, to jest raz. Druga sprawa, winnemu są osoby, które notorycznie często zabierają ryby, czyli mięsiarze. Nie tam osoba, która raz na dwa tygodnie zabierze jakąś tam rybę, tylko osoby, które prawie co wyprawa zabierają ryby. No i winnemu przede wszystkim jest PZW. PZW jest winne temu, że po prostu te zarybienia to jest jeden wielki śmiech na sali. No i ogólnie beka z tymi zrybieniami, ja myślę, że w wielu okręgach w Polsce tak to wygląda. No oczywiście nie w każdym okręgu, bo znam okręgi, w których sam wcześniej byłem, gdzie to o wiele lepiej wygląda i gdzie jest to wszystko bardziej rzetelne, no ale w dużej części Polski tak to właśnie wygląda. Dalej, na kanale wędkarstwo.pl były o tym filmy, ja wspomnę o pewnej sytuacji, gdzie w okręgu Biała Podlaska było pewne starorzecze, które było w karcie wędkarskiej między innymi, które było zarybiane, było fajnie zarybiane z pieniędzy, naszych pieniędzy ze składek. I potem jak na te starorzecze się przyjeżdżało, jak się wchodziło na te starorzecze, no to zostaliśmy wyganiani. Ponieważ niby starorzecze jest prywatne i przyjeżdżała policja, wygnała między innymi mnie z tego starorzecza, czy tam z Cezarego z wędkarstwo.pl. Więc to tak to wyglądało. Były zarybienia, lewe zarybienia starorzecza, które potem niby jakoś okazało się prywatne. Policja wyganiała z tego starorzecza. Zarybili wodę, z której potem byliśmy wyganiani za nasze pieniądze, ale koniec końców okazało się, że te starorzecze jest ogólnodostępne i policja nie miała prawa wyganiać. Taka ciekawostka. PZW Mazowieckie zarobiło 20 milionów, a na zrybienia przeznaczyło 2,7%, przy czym odłowiło dwa razy więcej ryb niż wpuściło. I teraz macie tutaj ciekawą tabelkę. Link do tych danych, do wszystkich tych danych z wykopu między innymi. Linki są podane w opisie. Warto tam zajrzeć. Ta tabelka jest dokładnie opisana. Ja po części zacytuję troszkę z wykopu, pewne cytaty, pewne słowa oraz przeanalizujemy tą tabelkę. Na co są przeznaczane pieniądze ze składek PZW? W skrócie, PZW Mazowieckie zarobiło z samych zezwoleń kupowanych przez wędkarzy 15,5 miliona. Zarybili za 500 tysięcy, czyli 2,7% z całych zarobków PZW idzie na zarybienia. Tym samym o 5 milionów wyniosły koszty wynagrodzenia. Tak? Dobrze czytacie? 5 milionów. Więc jeszcze raz. Wyszło na to, że w 2021 roku PZW Mazowieckie zarobiło 20 milionów. 15 milionów pochodziło ze sprzedaży zezwoleń wędkarskich. To całkiem sporo jak na jeden okręg, no ale okręg jest duży. Tym samym 5 milionów wyniosły koszty wynagrodzeń, całkiem sporo, bo to około 25%. Ubezpieczenia kosztowały prawie 1,982 mln, emerytalne 425 000 i pozostałe koszty 3 miliony, czyli 31,7% to same koszty pracowników. Żeby było śmieszniej, dorzućmy niewiadome pozostałe koszta. Czym one są? Może diety pudełkowe? Nagle z budżetu 20 milionów robi się 47,4%. Sprawy związane z pracownikami plus pozostałe koszty. Ktoś sobie pomyśli, no tak, pewnie dużo leci na strażników. Sprawdźmy więc. Ogółem w 2021 roku było zatrudnionych 31 pracowników fizycznych i 22 pracowników umysłowych. Wśród pracowników fizycznych 11 kobiet i 20 mężczyzn, a wśród umysłowych 10 kobiet i 12 mężczyzn. W tabelce zagospodarowania i ochrona wód pracuje 17 osób, wśród nich jest 11 pracowników umysłowych, 6 czy tam 7 na stanowisku roboczym. Przestańmy się jednak znęcać nad kosztami utrzymania ludzi. Przejdźmy do tego, co interesuje 99% wędkarzy. To teraz przejdźmy do ryb. W 2021 roku wartość wyłowionych ryb i raków wyniosła 1 milion. Natomiast wartość zarybień pół miliona. Ogarniacie ten absurd? Zarybienia odbywają się poprzez wpuszczenie na rybka i kroczka. Szacuje się, że przeżywalność na rybku wynosi około 5%. Za mało? Odłowiane są ryby, które są już dorosłe, przetrwały w środowisku i są zdolne do rozmnażania. Czyli ich wartość dla środowiska jest nieporównywalnie większa niż jakiegokolwiek na rybku. To właśnie one ten rybek produkują.
dla większego zaobrazowania, to tak jakbyście zapłacili komuś 15,5 miliona za opiekę nad lasem i posadzenie nowych drzew. A on by go cały wyciął i posadził na połowie jego powierzchni sadzonki, z których 90% by usechło. Ja to oczywiście teraz cytuję sobie z wykopu, bo to nie jest wszystko to, co ja sobie sam wypisałem, tylko to pochodzi od was, od widzów, od z tego, co wy to rozpisaliście. Te notatki to jest analiza tej całej tabelki, którą tutaj widzicie, ale ja tej analizy nie robiłem. Ta analiza pochodzi z wykopu. Teraz jak to wygląda procentowo? 3,5% za opłatne pozwolenia idzie na zarybienia. 3,5%. 2,7% z całych zarobków PZW idzie na zarybienia. W 2023 roku opłata za PZW mazowieckie będzie wynosić 370 zł. Czyli z całej opłaty tylko 12,95 zł idzie na to, czego chce każdy wędkarz. 12-13 zł idzie na zarybienia. Z 370. Ale i tak nie ma to znaczenia, bo powyższe procenty razy 2 są wyławiane z nieporównywalnie większą szkodą dla środowiska. Nie dość, że każą sobie płacić, to jeszcze szkodzą. Ta analiza dotyczyła tylko jednego okręgu, a warto przypomnieć, że okręgów jest 42. No i tak to wygląda w tym naszym kochanym PZW, że nic dobrego praktycznie nie robią, tylko szkodzą. Lewe układy, interesy, na lewo wynoszone pieniądze. Po prostu jesteśmy oszukiwani. Teraz troszkę pogadamy sobie o panu Teodorze Rudniku. Ja wiem, że on nie jest już prezesem, że jest pani Beata, ale jest to ten sam układ, jest to te same koło wzajemnej adoracji. I teraz sobie zrobimy pewną śmieszkową analizę filmiku, który jest u Lucia na kanale. Może dwa zdania o Polskim Związku Wędkarskim. Swoją działalność opieramy na pracy społecznej naszych członków. Tak, i dlatego sobie przyznajemy premię diety po 60-70%. I dlatego sobie dajemy podwyżki. Społecznie, no nie? Zarybiam. Tak, i wychodzi na to, że do wody kilkanaście-kilkadziesiąt hektarów ląduje kilkanaście-kilkadziesiąt ryb kilogramów. Czyli uwaga, 1 kilogram na 1 hektar, no może czasami 10 kilogramów na 1 hektar wody. Ja do swojego stawu 50 na 50 metrów puściłem między 600 kilogramów a 900 kilogramów ryb, między pół tony a tonę ryb do stawu 50 na 50 metrów. W tym dużo karpikoi, kolorowych linów, jesiotrów, miętusów, strągów, ryb droższych. Jaki ja mam budżet, a jaki poza dwoma budżet? Żeby ryba w ogóle wzięła, to musi być nażerowana. Ryby trzeba umieć łowić. Ryby trzeba umieć łowić. Przebłyszczone jezioro. Blachami rzucali. Taki sprzęt, jak dzisiaj mają wędkarze, ryby na pewno się nauczyły. Kurde, to my w Polsce mamy jakieś wyjątkowe ryby, bo ryby w Polsce się nauczyły, a w Niemczech, Anglii, Holandii, Norwegii już nie. Jak to jest, że w Polsce typowy Kowalski na PZW nic nie łowi, a jedzie za granicę, to ciąga ryba po rybie. Na te same przynęty, na ten sam sprzęt, w którym w Polsce nie może nic łowić. W Polsce wędkarze nie umieją łowić, a jak przekroczą granicę, to już potrafią. Dziwne te ryby u nas w Polsce. U nas się uczą, a za granicą nie. Niech lepiej ten zarząd nauczy się zrobienia jednej opłaty na cały kraj i zarybień takie, jakie powinny być, oraz cen europejskich. Bo w Europie, przypominam, składki są często niższe niż w Polsce, w krajach bogatszych od nas. No i niby wydawałoby się, że PZW dostanie po dupie, bo jest inflacja, wiele osób też nie opłaca w tym roku składki wędkarskiej, no ale czy tak będzie, no to się okaże, bo mi się osobiście wydaje, że jak PZW w tym roku dostanie po dupie i mniej pieniędzy zrobi niż w latach poprzednich, przez to między innymi, że dużo ludzi nie opłaci składki wędkarskiej, to za rok te składki wędkarskie jeszcze o kolejne 40% podwyższą i będą wykorzystywać ludzi opłacających dalej składki na PZW. I najbardziej szkoda i przykro jest najbardziej szkoda jest tych ludzi, którzy nie mają innej alternatywy i nie mają innego za bardzo wyboru, nie mają innych łowisk. Takich ludzi jest najbardziej szkoda, bo ja na przykład mam gdzie pojechać na ryby, nie licząc PZW, mam masę komercji w swojej okolicy, mam masę dzikich zbiorników wód, na których można łowić bez karty wędkarskiej. No a szkoda jest osób, które nie mają takiej alternatywy, no i muszą te składki opłacać. Jest to chyba już jeden z ostatnich filmików odnośnie PZW. Takie coś jak najbardziej trzeba nagłaśniać. Ja już w najbliższych miesiącach nie planuję nic o PZW nagrywać, chyba że wypadnie jakaś niezapowiedziana sytuacja. Nagrałem to z tego względu, że mam kanał, który ma całkiem sporą popularność, ma zasięgi i chcę, abyście wy, wędkarze, wiedzieli, jak wygląda wędkarstwo w Polsce, jaki mamy system, jak to jest z tym PZW, jakie są afery. Abyście po prostu mieli wgląd, korzystając z tej swojej popularności. W tym filmiku to tyle, dziękuję za obejrzenie. No i co?
Standardowo, do następnego. To będzie dis. Oni dla wędkarstwa w Polsce to rak, tak. Wylecą na kopach stąd, lecimy ponad 100. Ej, wędkarze, czas PZW swoje w ręce wziąć. Tak. NC, leśne dziadki to nasz wróg. Numer jeden. Oni nie są słodcy tak jak Wedel. Wiesz o czym tu gadam? Bo znasz ten cały bałagan. To jest przekaz dla was. A ty twardy, który jeździ twarzy ziemy w las. Tak, to już koniec dla was. No to pa. Ej, wy tam leśne dziadki z PZW, to wasz koniec wynocha tfu. Już za późno, nie liczcie na cud. Ostatnie wasze lata, nie opłacamy kartę, wam skacze gól. Koniec końców, odnosimy triumf, a z PZW pozostaje tylko smut. O to chodzi, czujecie już ten ból? Odpalamy tego disa na full.